No i teraz dobra, pierwszy pokos i ostatni. Jak widać, skoszone jest, dosyć nisko kosiłem. O, tu jest takie, to pójdzie teraz częściowo na krzynki, częściowo dla kur. Teraz we worku zrobię, tu mam dwa worki w sobie. No nie, oczywiście te takie małe, zobaczmy czy będzie takie krzynki takiej świeżej zrobię. Dzisiaj jest a propos 2 czerwca, taka kukurydza ma raz, dwa, trzy, cztery liście, czwarty puszcza, tu już piąty puszcza, szósty w zasadzie już puszczał, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tu jest w środku szósty, więc ładna jak na taki ten. Na społeczności macie post, jaką teraz ma wysokość, muszę trochę później niż ten, no ale mieszam z tym. To tyle wysiekę od gdzieś dotąd, resztę dam dla kur, a to płytem się ukisi, albo się da świeżo dla bydła. No nie? Dobra, tyle worka, jeszcze kładę ile się zmieści i widzimy się potem. No i dobra, zapakowane. Teraz tylko to zawiążę, jak widać. Owsik kukurydzą. Mięciuszki. Zostało tyle, jeszcze nie powiem to już. To już się da kurą, to też wysiekaj dam kurą. Zaraz to uprawię i wsieję lucernę. No więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. No dobra, jest jeden woreczek. I wydaje się, że jest duże powietrze, ale to są dwa worki zawiązane osobno. W środku było zniekowicie powietrze, a ten jest tylko taki bardziej jako ochronny, no nie? Ten z zewnątrz, co jest. Tak to ma dziurę, więc. No. To się tylko zdaje, a to jest powietrze osiągnięte. Takie cusio. No więc lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, zobaczymy jak to wyjdzie. No i tak to wygląda po przejechaniu raz, tylko tego dwa razy tutaj raz glebogzarką. Zresztą na razie zostaje, powoli to będę kosił. No i tyle, no nie. Tylko kosił trochę dla królików. No i tyle, glebogzarka już stygnie. Długo trzeba będzie papasek wymienić. No i tyle.